Witam z Zastawa, zapraszam na prezentację peronu pierwszego i drugiego. Zobaczymy, jak to wygląda na końcówkę lutego. Ale zanim prezentacja, parę ujęć pociągów. I przyszedł czas na prezentację peronu numer 1, peronu numer 2 i kładki w Zastowie. Widok w stronę Warszawy i widok w stronę Krakowa. W jednym z wcześniejszych filmów
prezentacji byłem zapytany o dojście na perony. Aktualnie jest jedno, wcześniej też było jedno. Jeśli chodzi o dojście do peronu od strony Krakowa, to nie ma z tym problemu, bo jest wejście na peron od strony Krakowa, ale już jest większy problem dla mieszkańców od drugiej strony, czyli od strony Warszawy. Aby dojść na peron numer 1, właśnie go teraz widzimy, mówię oczywiście o dojściu legalnym, trzeba iść po błocie. Albo tędy, bo jest bardziej sucho, bo na drogę nie ma co liczyć. Straszne bajoro. Ale tak czy inaczej trzeba obejść cały peron numer 1, przejść tędy, przejść całą długość peronu numer 2 i wejść na peron w tym miejscu, przejść po peronie numer 2 i dopiero znajdujemy się na peronie numer 1. Dla mnie totalnie bez sensu jest to. Powinna być kładka przedłużona właśnie tutaj. Z boku zrobić dojście do peronu. Byłoby sprawiedliwie. Pomiędzy peronami by było wyjście na peron. A tak to bardzo daleko trzeba iść. A zejdziemy na peron pierwszy. Winda, jak widzimy, nie przyjechała. Przy okazji dojścia na perony można zażyć sobie kąpieli błotnych, darmowych, podkreślmy to.
Z dołu też windy nie można wywołać. Jestem na końcu peronu numer 1. On jest już bardzo wąski. I widać, jak się rozszerza ku początkowi. I na koniec został nam początek peronu numer 2. Zejdziemy sobie z niego. Tu docelowo ma być parking park and ride. Kiedy będzie, zobaczymy. A na razie wychodzimy z peronu wprost w błoto. Podsumowując, tylko jedno jest dojście legalne na obydwa perony.